Kameruje się. Cześć, to Sławomir. Cześć, Gajra. Kochani, dzisiaj wyjątkowy gość na Śląskiej Karuzeli. Zakręci się razem z nami Teresa Werner. Witamy cię serdecznie, Teresiu. Witam gorąco, witam Państwa. Zaczynamy! Teresiu, wreszcie chwila oddechu, możemy porozmawiać sobie swobodnie. Dokładnie tak. Powiedz, czy zdajesz sobie sprawę, że to już cała dekada twojej pięknej kariery solowej? Niewiarygodne. Nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne. Kiedy zaglądałam do książki, która powstaje, pomyślałam sobie, nie, to jest niemożliwe. Tyle się działo, tyle się wydarzyło. Dopiero jak widzisz tak naocznie, wiesz, przerzucasz kartki, to dopiero widzisz. Tyle się działo. Tak intensywnie, prawda? Tak intensywnie, z taką mocą do przodu, w tak krótkim czasie. Spełnić marzenia, wspaniała płyta i wielki sukces już na samym początku. Pamiętasz ten moment, kiedy płyta osiągnęła status złotej, kiedy był wspaniały koncert? Jak nie można pamiętać takiego wydarzenia? Najpierw powstał singiel z 5 piosenkami, była taka presja wręcz, mogę powiedzieć, takie oczekiwanie na moje piosenki, że pomyślałam sobie, wydam taki singielek z 5 piosenkami i taki się ukazał, Miłość jest piękna, zrobił furorę, jeszcze bardziej miałam nacisk na to, że muszę po prostu tą płytę już i natychmiast zrobić, więc przysiadłam tak mocno i płyta powstała bardzo szybko, spełnić marzenia. Marzenia się spełniły i to tak mocno, że za chwilę o tym powiem. Płyta pokryła się złotem w bardzo krótkim czasie. Złoty koncert. Wszystko przyszło tak nagle. Byliśmy razem z moim menadżerem i producentem w jednej osobie. Zawsze mówię, mam to szczęście, że mam takiego menadżera, który się zajmuje wieloma tematami, wieloma sprawami, ale czasami też myślę, że może to nie jest aż do końca tak dobre. Ja myślę, że wielu by chciało wielu by chciało, ale mamy w tym momencie dużo do rozmawiania, prawda? Bo nie zawsze jedno zgadza się z drugim tematem. Ale to bardzo dobrze, bo kiedy się człowiek spiera, zawsze z tego wychodzą przepiękne tak. Moja żona się non-stop ze mną spiera. Uważam, że należy rozmawiać i my sporo ze sobą rozmawiamy, sporo mamy tematów każdego dnia, nawet teraz w dobie pandemii jeszcze więcej, bo nie mamy kontaktu takiego bezpośredniego, nie jeździmy na koncerty, ale rozmawiamy telefonicznie, uzgadniamy wiele, wiele tematów, żeby przecież nie stać w miejscu, tylko iść do przodu. Ty jesteś akurat artystką, która cały czas się rozwija i to w wielu sferach. Pierwsza płyta, potem zaczęła się kariera również międzynarodowa i koncerty na przykład w Chorwacji. Twój udział we wspaniałym festiwalu, gdzie reprezentowałaś nas. Och, tak by wiesz, dużo opowiadać, bo pierwsza płyta, złota płyta, od razu złota płyta, złoty koncert, cała uroczystość z tym związana, bankiety, wszystkim tym zajmował się mój menadżer, za co mu dzisiaj dziękuję, to były moje początki, byłam nieświadoma wielu tematów, dzisiaj pomogłabym mu w zorganizowaniu takich fajnych przedsięwzięć, ale wówczas to były moje początki, natomiast z perspektywy czasu myślę sobie, że no duże zaangażowanie menadżera Krzysztofa Szweda było w wielu tematach i za to jestem mu bardzo, bardzo wdzięczna. Złoty koncert, współpraca międzynarodowa z muzykami, artystami wysokiej klasy, Goranem Karanem, Nincewiczem, Rico Sanchezem, Graziano, można by tak wymieniać, Veliko, Nincewicz, Herzog. Michael Herzog. Tak. A jak się bawią Chorwaci?
Chorwaci, no Chorwaci to praktycznie nasza krew. My Polacy również uwielbiamy wyjeżdżać do Chorwacji i tam wypoczywać. Zauważ, że jak wybieramy wakacje, to bardzo wiele osób, prawda, mówi do Chorwacji, tak. Do Chorwacji, bo jesteśmy bardzo bliscy klimatem i kulturą. Właśnie jestem ciekawa, dlaczego akurat wybrałaś Chorwację na współpracę, tak bardzo bliską, bo i artystów śpiewających i właśnie twórców muzycznych i żeby tam kręcić teledyski. Dlaczego akurat Chorwacja? Czemu nie jakiś inny kraj? Klimaty są bardzo bliskie sercu, takie słowiańskie, a przede wszystkim mam przyjaciół, z którymi nawiązuję od razu kontakty, z którymi spotykam się w studio, nagrywam wspólne piosenki, więc moje wakacje łączą się z pracą. Czyli to najlepiej. Jest idealne połączenie. Absolutnie nie pamiętam, kiedy wyjechałam sobie od tak, żeby wypoczywać i nic nie robić. A płytą dzisiejszego odcinka jest dum, Teresa Werner i Sekret Miłości. Ja jestem ciekawa, Tereniu, z którym z nich pracowało ci się najlepiej? Trudno powiedzieć, każdy z nich był inny, każdy z nich wprowadzał coś nowego do mojego życia, do życia artystycznego. Myślę, że znaczącą osobą jest tutaj Mirosław Szkoro, który był ambasadorem, który kandydował na prezydenta, a śpiewał ze mną w duecie. No niewiele brakło, a prezydent Chorwacji śpiewałby właśnie z Teresą. Dokładnie tak. Chociaż miał bardzo duże poparcie i liczyliśmy na to, że wygra, bo już było bardzo, bardzo blisko. Przyjaźń i współpraca trwa nadal. Goran Karan, mój partner na scenie, występuje i występowałam z czołówką gwiazd chorwackich przede wszystkim. Kompozytorami byli znani kompozytorzy Chorwacji, Słowenii. Michael Herzog skomponował dla mnie cudowną piosenkę, do której również napisał słowa na festiwal w Szybeniku. Przyjechał na ten festiwal, kibicował mi, słuchał swojej produkcji, ciężko się występuje, kiedy wiesz, że autor jest na widowni? Cudownie się śpiewa. Teresia, ale wiesz co, w jednej rzeczy absolutnie Sławomira pokonałaś. 29 teledysków na twoim koncie. Wow. To jest ogromna ilość materiału, piosenek, ale też radości dla fanów, bo kręcisz na przykład w Chorwacji właśnie, w pięknych miejscach. Powiedz, czy jest taki teledysk i miejsce, które wspominasz bardzo dobrze, wyjątkowo? 29 teledysków, mnóstwo reportaży, wywiadów. To wszystko państwo możecie na YouTubie znaleźć. Tego jest masa. To jest rzeczywiście taka moja historia, to się buduje, ciągle się buduje z tego coraz więcej. Najpiękniejsze teledyski, najbardziej barwne powstały w Chorwacji. To piękne miejsca, ciepłe klimaty, o takich są moje piosenki, więc zawsze, kiedy odwiedzam moich chorwackich przyjaciół, moich przyjaciół kompozytorów, artystów, zawsze mamy tam miejsce do wypoczynku, są nam bardzo przyjaźni i teledyski powstają tak bardzo rodzinnie. Veliko Nincewicz udzielił mnie i całej mojej załodze apartamentu swojego. Mogliśmy wypoczywać przez 2 tygodnie. Nakręciliśmy teledysk w jego posiadłości. Czy ty masz taki moment, żeby się zatrzymać na chwilę? Potrafisz tak odpoczywać, nie robiąc nic artystycznego? Pewnie, że tak. No, każdy z nas potrafi powiedzieć stop i wypoczywać, ale jest to krótki czas.
podczas wypoczywania gdzieś tam przeplatają mi się słowa jakichś piosenek. Czyli jednak nie jest człowiek taki, wiesz, do końca. Teraz dobre pytanie zadaliście mi, bo jednak człowiek się tak do końca nie jest wyluzowany. Nie, bo gdzieś tam cały czas ta muzyka przepływa i cały czas masz to w głowie. Zabierzmy teraz naszych widzów właśnie trochę w takie słoneczne klimaty. Chorwacja, Teresa Werner. Poczujcie to razem z nami. Kolejnym ważnym i pięknym etapem w Twojej karierze jest książka, w której fani będą mogli poznać całą Twoją historię, ale oprócz tego zobaczyć bardzo wiele pięknych zdjęć, fotografii z koncertów, z wydarzeń artystycznych z Twoim udziałem. Ja wybrałem to zdjęcie. Dobrze wybrałeś. Pamiętasz, kiedy było zrobione? Dobrze wybrałeś, bo najprawdopodobniej będzie zdjęciem okładkowym. Jeszcze się zastanawiam. Książka powstaje, jest niesamowita. Kiedy zaglądam tak wstępnie i czytam które odcinki tej książki, to sobie myślę, jak wiele się wydarzyło. To zdjęcie jest pierwszym moim zdjęciem, które zrobił Mateusz. Wspaniały człowiek, Mateusz Adamski, który nie tylko stoi za kamerą w każdym momencie, ale którego tutaj serdecznie pozdrawiam z odległości 3 metrów, powiedzmy, nie wiem. Bezpieczne. Który kręci takie wspaniałe teledyski, robi zdjęcia. Szczere gratulacje. Dobry duch Twojej kariery, można powiedzieć. Tak, dobry duch mojej kariery, bo rozpoczęliśmy wspólnie pracę w tym samym czasie. I to zdjęcie jest zdjęciem zrobionym po moim pierwszym plenerowym koncercie. Szczęśliwa. Tak, Mateusz powiedział, Teresa, to zrobimy jeszcze kilka zdjęć, przejdźmy się, tu jest takie fajne jeziorko i zrobię tobie zdjęcie. No ja myślę, że jest to przepiękne zdjęcie, tym bardziej, że pierwsze, więc świetny pomysł na okładkę. Ale to jest tylko wydruk, pierwszy próbny. Tylko próbny wydruk. Okej, dawaj, zobaczę. Słuchajcie, kochani, to będzie... Książka powstaje. Tego będzie książka. Dla Państwa tylko próbny wydruk. To jest tak piękny fotoalbum. Jest tyle Czy będzie też rozkładówka? O, ja nie wiem, słuchajcie, czy tego bym nie brała jednak. Kochani, na przepiękne. Dużo zdjęć, dużo historii. I wy będziecie też, więc koniecznie będziecie musieli sprawdzać, który koncert, bo jest szansa, że tam się gdzieś w tej książce znajdziecie. Kochani, tak właśnie wygląda próbny wydruk, żeby wiedzieć, jak to będzie wyglądało, więc jak tylko pojawi się możliwość zakupu, damy wam koniecznie znać, Terenia przyjdzie i my dostaniemy jako pierwsi z autografami, mam nadzieję. Absolutnie tak. Kochani, tak jak Kajra wspomniała, również znajdziecie się w tej książce, bo przecież moi fani zaistnieli bardzo mocno i są najważniejsi dla mnie w ciągu tych 10 lat pracy. Kajra ze Sławomirem również przecież rozpoczęliśmy niemal jednocześnie współpracę ze Śląską Karuzelą. Tak. No to już ponad 5 lat, kochani, żeby nie było. Tak, ponad 5 lat. Popatrzcie, jak to szybko, prawda, przemija ten czas. Wy 5 lat, ja 10 lat solowo, bo gdzieś tam mój etap wcześniejszy pracy się zamknął, ale zobaczcie, jak fantastyczny się rozpoczął. Prawda? Teraz jestem bardzo ciekawa, jak to jest być ambasadorką własnej marki perfum? To jest coś, czego już sobie nie mogłam wymarzyć. To jest też dla fanów Gratka, że mogą poczuć zapach Teresy Werner i mieć go właśnie w siebie. Oj, mogą. Ja czuję, że mogą. Mam taką nadzieję i wierzę w to, że ten zapach jest dla was, kochani, bardzo, bardzo miły. Utożsamiacie mnie z tym zapachem i jesteście szczęśliwi, że posiadacie te perfumy, bo włożyłam w zapach całe swoje serce, cały rok pracy.
pracy. Teresa, w takim razie aktualności luty 2021, co szykujesz dla nas? Ojej, tam będzie w tym lutym 21, będzie się działo, będą niespodzianki dla moich fanów, prezenty. Zobaczycie zupełnie inną Teresę Werner. Już działam w tym temacie, więc wybaczcie, że gdzieś tam jest wam mnie za mało, ale ja po prostu pracuję dla was. Czekamy w takim razie na mocne uderzenie, no i mamy nadzieję, że wszyscy dostaną to, czego pragną najbardziej, przede wszystkim muzykę. A płytą dzisiejszego odcinka jest dum, 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 Teresa Werner i Sekret Miłości. Ja bym chciała wiedzieć, jak ta dekada zmieniła życie Teresy Werner? Kajra, niesamowicie. A jak to ciebie zmieniło też? Jakie ty masz poczucie, że te 10 lat, co, jak to na ciebie wpłynęło? Jakbyś popatrzyła na tą dziewczynę sprzed tych lat, to co byś powiedziała sobie wtedy na przykład? Jak to ciebie zmieniło? Zrozumiałam, że mam potencjał. Zawsze wiedziałam, że go mam. Ja miałam to szczęście. Ja w ogóle uważam, że ja jestem w czepku urodzona. To znaczy nie uważam, bo jestem w czepku urodzona, ale mam to szczęście w życiu. Mam szczęście do ludzi. Zawsze dobrzy ludzie stają na mojej drodze w odpowiednim momencie. I za to wszystko dziękuję. Teresa, wspominaliśmy o Chorwacji, ale była też trasa koncertowa po Stanach Zjednoczonych, do których mam słabość osobiście. Powiedz mi, jak ty wspominasz ten czas? Masz słabość i nie dziwię się, bo rzeczywiście Stany Zjednoczone to jest taki czar, taka magia. W Stanach Zjednoczonych byłam wielokrotnie, więc to nie jest dla mnie jakaś nowość, ani jakieś zaskoczenie. W mojej karierze solowej byłam z moim całym zespołem. Mieszkałam w Nowym Jorku na Manhattanie, więc Central Park był w pobliżu. Nowy Jork, Chicago to były miejsca, gdzie koncertowałam. Żeby się przebić na koncert, trzeba było kilka godzin wcześniej wyjeżdżać, bo niesamowite, no Nowy Jork jest tak zatłoczony, że to jest niewiarygodne. Życzymy ci kolejnych wspaniałych 10 lat, żebyś się pięknie rozwijała, żebyś za kolejne 10 sobie mogła powiedzieć, kurczę, było jeszcze lepiej. I żebyś rozwinęła się w każdej dziedzinie, którą sobie wymyślisz, wymarzysz. Oczywiście śpiewanie zawsze jest najważniejsze, piosenki są zawsze ważne, ale jakby się zdarzył odpukać. Jeszcze jakiś lockdown czy coś, to zawsze, słuchaj, spokojnie kreatorem możesz być. Perfumy, kosmetyki, słuchaj, no naprawdę droga jest szeroka i otwarta. Myślę, że wiele twoich fanek pójdzie za tobą jak w dym. Trzymamy bardzo mocno kciuki za twoje wszystkie sukcesy. No jesteśmy fanami i będziemy po prostu czekać na kolejne produkcje. Dziękuję z całego serca za te cudowne życzenia i wzajemnością dla was, kochani, bo jesteście cudowni, jesteście kreatywni, idziecie do przodu jak burza i przyznam, że jestem dumna, że mam takich przyjaciół i zawsze o was mówię. No my dziękujemy ci bardzo, że znalazłaś czas dla Śląskiej Karuzeli. Mam nadzieję, że jak tylko książka będzie gotowa, pojawisz się ponownie. Pięknie wam dziękujemy. Widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia.